Cześć i czołem. Witam Was serdecznie w filmie, w którym chciałabym opowiedzieć historię o tym, jak szukałam celu życiowego. Historia ma już dawno temu się zaczęła, natomiast ja chciałabym powiedzieć o takim etapie, który ostatnio się wydarzył. W wakacje 2020, czyli ponad rok temu, pierwszy raz poczułam coś, co bym nazwała wypaleniem zawodowym. Odczuwałam tak ogromne zniechęcenie, takie wyczerpanie fizyczne, że zaczęłam się zastanawiać, co się dzieje. Przecież ja lubię swoją pracę, przecież lubię udzielać konsultacji, więc co się tak naprawdę dzieje w moich emocjach? Dałam sobie jeszcze czas, ponieważ w tym okresie wakacji tamtego roku byłam w ciąży i ja wiem, że generalnie, nie wiem, jeżeli myślimy o kobiecie w ciąży, wiecie, że jest taka ładna, spodziewa się dziecka, stan błogosławiony, ale nikt nie pokazuje, jak czasem to faktycznie wygląda. To znaczy, ja naprawdę myślę, że z 2 miesiące z tej ciąży spędziłam nad miską i zwracałam wszystko, co zjadłam. Wszystko. Ech, to jest straszne. Ja wiecie co? Ja mogę rodzić dzieci, ja mogę wychowywać dzieci, byle nie być w ciąży. Naprawdę uważam, że ciąża to jest najgorsze, co może być. Już pomijam wszelkiego rodzaju objawy. No już, wiecie, no po prostu jak opowiadałam rodzinie czy znajomym, jakie mam objawy i co się ze mną dzieje, no to po prostu oni pękali ze śmiechu. Po prostu to jest niewyobrażalne. I jednym z takich objawów, który był, myślałam, że wymioty mogą być najcięższe, albo migreny, ale jednak nie. Jednym z takich objawów było takie otępienie umysłowe. I ja to tak odczuwałam, nawet już, wiecie, takie, to mówicie, że kobiety, tak wiecie, dzieci nie ją i faktycznie tak w ciąży ja odczułam. Nawet mój mąż powiedział, że jest kiepsko. No, potrafił mi po 2 razy mówić, czy po 3 te same rzeczy, albo powiedzieć, a ja zaraz zapominałam, albo no w ogóle historia nie z tej ziemi. No i faktycznie takim pierwszym momentem, kiedy ja pomyślałam, że kurde, chyba jest kiepsko, to w momencie, kiedy chciałam dodać w głowie 46 plus 7. Słuchajcie, nie dałam rady. No nie dałam rady, po prostu mój umysł tak wolno trybił, funkcjonował, że jak ja wróciłam potem i powiedziałam mężowi, że nie, że to jest chyba już czas na zwolnienie, no, że jednak prowadzenie konsultacji przychodziło mi na samych konsultacjach było fajnie, ale po konsultacjach ja odczuwałam taki duży spadek energii, że to po prostu nie miało sensu, więc podejrzewałam, że jedną z przyczyn może tego zniechęcenia czy takiego zmęczenia fizycznego, który jest charakterystyczny dla wypalenia zawodowego, może być właśnie ciąża, a drugi powód to ja bardzo źle reaguję na skrajne temperatury, zarówno te wysokie w lato, jak i te minusowe zimą. I lato jest dla mnie bardzo wyczerpującą porą roku. Ja po prostu do 15, jeżeli mogę, to nie wychodzę z domu, bo no strasznie. Więc podejrzewałam, że jeszcze może ciąża, że może jeszcze upały, więc może to wyczerpanie, to zniechęcenie bierze się właśnie z tego, niekoniecznie jakby z strefy zawodowej. No więc poszłam na zwolnienie, prawda? Bobas pojawił się na świecie i zaczął się urlop macierzyński. Gdzieś na urlopie, właściwie nawet nie wiem, czy poczułam jakiegoś rodzaju presję, czy sama wywarłam na presję, czy to była moja potrzeba. Zaczęłam myśleć o tym, czy nie wyspecjalizować się w jednej dziedzinie w psychologii, czyli zająć się po prostu jednym wycinkiem psychologii, jedną trudnością, problemem i po prostu tylko w tej branży działać. Nawet zastanawiałam się z takiej perspektywy, jaki wpływ mogę mieć na społeczeństwo i co by naszemu społeczeństwu się najbardziej przydało. Który obszar, jak ruszę, przyniesie najwięcej efektów też dla naszego społeczeństwa, żeby po prostu jakościowo podnieść, czyli żeby podnieść jakość życia. Miałam jakąś taką, nie wiem, czy potrzebę, taką presję, żeby tak jak się wyspecjalizuję, to tak, wiecie, zajmę się takim jednym tematem od A do Z, po prostu wszystko wtedy ruszę. I ostatecznie moja głowa wymyśliła, że w sumie jakbym zajęła się poczuciem własnej wartości,
zarówno u młodzieży, jak i u dorosłych, czyli często też tak rodzinę, rodziną bym wzięła, czyli tak naprawdę zrobiłabym prawie wszystko, jeżeli chodzi o o problemy psychiczne, bo pomyślałam tak, jeżeli poczucie własnej wartości jest związane z świadomością emocjonalną, samoakceptacją i odpowiedzialnością z celowością i do tego mogłabym podłączyć jeszcze komunikację i emocje oraz narzędzie takie, jaką jest asertywność, jeżeli chodzi o komunikację, to naprawdę mogłabym przerobić większość problemów psychicznych, jak nie wszystkie, i najbardziej się przyczynić, jakby, żeby moja praca miała największy duży wpływ, żeby też pomóc innym ludziom, i stwierdziłam, że dobra, to ja się zajmę poczuciem własnej wartości. Tylko Wam jeszcze ciekawostkę powiem, że rzadko kiedy ktoś, kto się zgłasza z poczuciem własnej wartości, to jest problem poczucia własnej wartości, a ci, którzy zgłaszają się z innymi problemami, to przeważnie jest kwestia poczucia własnej wartości. To z takich, wiecie, ciekawostek, jeżeli chodzi o gabinet. I wiecie, już to tak wymyśliłam, to ja się zajmę poczuciem własnej wartości, może prześledzę badania naukowe, prześledzę całą literaturę związaną z tym zagadnieniem i po prostu będę bazowała też na swojej wiedzy i doświadczeniu i dopasuję to wszystko jakby przez swój pryzmat, co będzie po prostu łatwe i dostępne dla ludzi. I co ciekawe, słuchajcie, zaskoczyły mnie moje emocje, bo kiedy ja sobie już to tak wymyśliłam, wiecie, tak z głowy mówię, o, poczucie własnej wartości, nie było coś takiego, o, to jest właśnie to, tak, to chciałabym robić. Nie było, wiecie, radości, lekkości, jakiegoś takiego, wiecie, nie, w tych emocjach, tylko taka ciężkość, no takie zniechęcenie i przytłoczenie, takie poczucie ciężkości, to tak mocno gdzieś w emocjach odczułam. I taka myśl mi, wiecie, i taka myśl mi towarzyszyła, o Jezu, ile to będzie roboty, nie? Ile to będzie roboty w kontekście, żeby, wiecie, przygotować cały ten temat. I jakby nie nazwałam tego od razu, w sensie jakby ta świadomość tego, jak ja się w tym momencie poczułam, przyszła gdzieś dużo, dużo później. Myślę, że może ją trochę też wyparłam, bo przecież ten pomysł był tak świetny, że w ogóle gdzie tam moje emocje będą mi teraz, wiecie, podpowiadać, że może to, wiecie, nie do końca to. I tak samo dużo później mi przyszła taka refleksja, że to, co sobie wymyśliłam, było całkowicie rozsądkowe, rozmowy i z głowy. Odcięłam w ogóle emocje tutaj i mam tylko taką dygresję zrobię, że faktycznie w gabinecie często tłumaczę moim pacjentom, że w głowie to my możemy sobie dużo ułożyć, ale mamy dwa poziomy, właśnie ten poziom racjonalny i poziom emocjonalny, nie? I chodzi o to, żeby te poziomy dwa się równoważyły i były w równowadze. Kiedy mamy za dużo emocji lub za dużo rozumu, coś tu nie będzie grało. No więc ja sobie wymyślałam z głowy totalnie, wiecie, rozsądkowo, tak, to jest świetny temat, w ogóle, wiecie, dużo zmian pójdzie i zrobimy. No i wiecie, niby taki dobry temat, a jednak ciągle mi coś nie dawało spokoju i gdzieś tam szukałam, no to czym bym mogła się tak zająć, żeby mi to tak, wiecie, szło, poszło. Miałam takie przekonanie, że wiecie, ja mogłabym się wszystkim zająć, mogłabym się zająć nerwicą, mogłabym się zająć depresją, mogłabym się zająć okaleczaniem, mogłabym się zająć trudnością nawiązywania relacji. Każdy temat, który bym wybrała, wiem, że po prostu bym się w tym wyspecjalizowała dobrze, no ale nadal głowa nie odpuszczała, ciągle gdzieś tam zaczęłam, mimo że już sobie wymyśliłam ten genialny temat, ciągle szukałam dalej. I nie wiem, jak do tego doszło, że ja w końcu gdzieś przyszedł do mnie taki wniosek, że ja chyba czegoś nie widzę. Ja to kurde czegoś nie widzę. Szukam gdzieś, wiecie, na zewnątrz tych jakiejś odpowiedzi, tego, co tutaj, co jest jakby moim takim, wiecie, wyspecjalizowanym powołaniem. No i ja mówię, no coś mi nie grało. No więc miałam też takie poczucie, że nie potrafię na siebie spojrzeć z dystansem i z boku. Nie wiem, jak to przyszła mi taka myśl, żeby zapytać się moich koleżanek. Dokładnie chciałam się zapytać, słuchajcie, czy co jest moim geniuszem, albo co mnie wyróżnia? Wiem, że takie pytanie sobie zadawałam i takie pytanie chciałam zadać moim koleżankom. I faktycznie to zrobiłam. Wybrałam jakby dwie koleżanki, z którymi miałam bardzo dobry kontakt, bardzo dużo z nimi rozmawiałam i bardzo dobrze mi się z nimi rozmawiało. I one siebie nie znają. Nie znają się wzajemnie, więc
Tak, wstydziłam się, krępowałam się strasznie to zapytać, no bo wyobraźcie sobie, dostajecie nagle pytanie, ej, słuchaj, możesz mi powiedzieć, co mnie wyróżnia, albo w czym jest mój geniusz? Nie, no, to nie jest pytanie, które zadaje się na co dzień, no ale zdecydowałam, że potrzebuję i fajnie, gdyby ktoś mi z boku pokazał, jak mnie widzi, bo ja czegoś tutaj nie mogę, no nie mogę złapać. No i słuchajcie, zapytałam się jednej i drugiej i byłam w takim stresie, w sensie było to dla mnie jakoś tak stresujące, nie wiem, czy usłyszeć odpowiedzi, czy w ogóle usłyszeć coś przyjemnego, no pamiętam, że moje emocje były mocno podniesione, natomiast pamiętam takie ogólne to, co one we dwie powiedziały i co jest ciekawe, one powiedziały to samo, w sensie miały na myśli to samo, oczywiście odebrały to różnymi słowami, ale to samo jakby wyłuszczyłem. Wyłuskały? Nie wiem, co by dobrze. No i słuchajcie, to było mniej więcej takie, co tutaj mam notesik, to sobie czytam. Przynajmniej tak, jak ja to zrozumiałam, że to, co wyróżnia, to są te Twoje pomysły, te małe rzeczy, które Cię odróżniają, które cieszą, które są tak kreatywne. I dało mi to bardzo do myślenia i faktycznie, słuchajcie, ja zanim zostałam psychologiem i zanim otworzyłam, znaczy już byłam psychologiem, ale jeszcze nie otworzyłam swojego gabinetu, i tak szukałam, wtedy jeszcze szukałam pracy jako psycholog, to ja prowadziłam, no tak wiecie, dużo czasu, nie wiem, potrzeba, prowadziłam bloga rysunkowego. I słuchajcie, ten czas bloga rysunkowego, jak sobie tak wróciłam właśnie, jak te dziewczyny moje mi udzieliły tej informacji, to był tak kreatywny czas, taki czas właśnie na malowanie, na wymyślanie małych rzeczy takich, wiecie, a to narysowałam na przykład, to jeszcze nawet w gabinecie potem, jak obchodziłam 5-lecie tandemu, czyli mojego gabinetu, to moim pacjentom, wiecie, takie kolorowe lizaczki przygotowałam, losowali takie cytaciki z rowerem. Pamiętam, że dekorowałam gabinet gdzieś na Facebooku, nawet chyba są zdjęcia z tego czasu. No wymyślałam różne rzeczy, takie wiecie, dekoracyjne, takie związane z malowaniem, różnego rodzaju projekty robiłam. I Boże, i wiecie, jak one mi udzieliły tej informacji, i sobie myślę, Jezu, no tak, Boże, że zapomniałam w ogóle o tym. I jaką mi to dawało radość i frajdę, że to po prostu było, o Jezu, jak sobie przypomnę tamten okres, no to ja, wiecie, bardzo. I wróciło to do mnie, jak faktycznie, i to też było ciekawe i dało mi bardzo dużo do myślenia, że one tą moją cechę, te moje... to moje rzeczy wzięły pod uwagę i to z tym im się kojarzy, nie? Zresztą często było coś takiego, że na przykład dzwoniły do mnie jakieś koleżanki, ej Agnieszka, w ogóle muszę wymyślić jakiś prezent, może masz jakiś pomysł, nie? I faktycznie też takie telefony gdzieś od znajomych odbierałam. Słuchajcie, to ponieważ mój blog rysunkowy już w sieci nie można go znaleźć, ale Wam pokażę tutaj kilka może rysunków właśnie, czy tam pomysłów z tego bloga, jak prowadziłam. Thank you.
O pomysłach Wam opowiem. Wydaje mi się, że to moje koleżanki miały na myśli, mówiąc, że robię tyle kreatywnych rzeczy i że wpadam na takie genialne pomysły. Pierniczki. 2 lata z rzędu robiłam pierniczki dla moich pacjentów z gabinetu w okresie bożonarodzeniowym i przyklejałam właśnie te kolorowe guziczki z M&M'sów. Bawiłam się przy tym naprawdę świetnie. Karteczka. Kiedy nocowała u mnie moja koleżanka i rano zrobiłam jej śniadanie, bo szła do pracy, wrzuciłam jej właśnie taką kolorową karteczkę do. Kalendarz adwentowy. Pewnego roku zrobiłam kalendarz, który składał się z 23 paczuszek. Zadanie było takie, żeby otworzyć jedną paczuszkę jednego dnia. Były tam najprzeróżniejsze rzeczy. Jednego dnia była pomarańcza, drugiego był jakiś mały tea light, trzeciego był jakiś cytat, czwartego była na przykład zawieszka na choinkę. I jedną z takich rzeczy była właśnie taka karteczka miłego dnia z cukierkiem, czy też na przykład herbatka z własnoręcznie malowaną zawieszką. Malowałam te zawieszki akwarelami i na przykład ta herbatka była gruszkowo-pomarańczowa. Taśma. Pamiętam, że podeszła kiedyś do mnie moja koleżanka i coś rozmawiałyśmy i ja mówię, o co ty jesteś dzisiaj taka smutna? I ona odpowiedziała, że mam złamane serce. I pamiętam, że kolejnego dnia przygotowałam dla niej taką taśmę samoprzylepną i były tam umieszczone takie małe serduszka i mówię, no, że nie umiem pomóc w złamanym sercu, ale może chociaż ta taśma w jakiś sposób pomoże. Fotobudki. Pamiętam, że moje koleżanki prowadziły różne imprezy dla dzieci i jedną z takich imprez było Halloween. Ja namalowałam takiego kościotrupa, gdzie dzieci mogły wkładać głowę i robić sobie zdjęcie. Zamek. Na jedną z imprez urodzinowych dla dzieci namalowałam moim koleżankom zamek księżniczek, ponieważ urodziny były właśnie o tym motywie księżniczki i dziewczynki mogły sobie wkładać głowy w ten zamek, pstrykać zdjęcia, tam były też otwierane drzwiczki. Ściana. To jest mój pierwszy gabinet. Tam były właśnie takie rury, które widzicie po prawej stronie. One zostały pomalowane na biało, ale bardzo rzucały się w oczy, więc z tego zrobiłam taką, wiecie, aplikację namalowałam na ścianie. Widać, że ona jest krzywa, bo robiłam to odręcznie, tak wiecie, na czuja. Możecie też po lewej stronie zobaczyć, gdzie są tutaj takie dwie kropeczki, że w jednej kropeczce jest schowany włącznik czy wyłącznik światła. Żeby nie odznaczał się tak na ścianie, to właśnie obmalowałam go kółeczkiem. Gejsza. Na zabawę sylwestrową pod tytułem Zawody przebrałam się za gejszę i malowałam sobie twarz bardzo, bardzo długo, kombinując, jak tu oddać najlepiej wygląd gejszy. Brzuszek ciążowy. Moja koleżanka była w ciąży i nie wiem, jak do tego doszło, że czy ona zaproponowała, czy ja zaproponowałam, że może coś namalujemy na brzuszku. I jeden rysunek właśnie to był dzidziuś, a drugi rysunek to był taki motyw Afryki, ponieważ tata pochodził z tego kontynentu. Karteczki informacyjne. To były karteczki, które przygotowałam na grilla i miałam taki zamysł, że można sobie zrobić przekąskę w 3 krokach. I te kroki właśnie opisałam w formie karteczek. I pierwszy krok to było, że można wybrać sobie rodzaj pieczywa. Drugi krok to był, żeby wybrać sobie rodzaj pasty. A trzeci krok to, żeby można sobie wybrać jakiś dodatek. Ściana. To była jeszcze ściana w moim pokoju panieńskim, dawne czasy. To był taki ciemny fiolet, i na tym wymyśliłam, że właśnie zrobię taką dekorację ścienną w postaci obrazków. Wszystkie słówki namalowałam sama, bo motyw słów był wtedy bardzo, bardzo modny. I tak właśnie ta ściana wyglądała. Bukiet z żelek. Myślę, że kojarzycie te bukiety żelkowe, które są sprzedawane w Empiku, są prześliczne. Natomiast to, co mi się nie podobało, że żelki są tylko na samej górze. A ja zrobiłam właśnie taki żelkowy bukiet, gdzie na tym patyczku żelki były przez cały patyczek,
I potem tylko właśnie taką folią obwijałam, żeby żelki nie wyschły i potem w jakiś dekoracyjny papier. Bardzo dużo osób na imieniny właśnie dostawało takie bukiety żelkowe. Łańcuchy z lizaków. Moja koleżanka obchodziła imieniny, byłyśmy wtedy pod namiotami i w nocy przygotowała mi właśnie takie dwa łańcuchy motylków, które każdy motylek miał zaczepiony lizak. To pamiętam, że tą inspirację zaczerpnęłam na Pinterestie. I opowiem Wam zabawną sytuację, ponieważ w nocy montowałam te łańcuchy, poszłam spać i następnego dnia rano właśnie się budzimy i ja już strasznie chciałam iść się wysiusiać, strasznie mi się chciało siusiu, ale moja koleżanka jeszcze nie wstała, a bardzo chciałam zobaczyć jej reakcję. Więc ze ściśniętym pęcherzem czekałam, aż ona się obudzi i nagle dzwoni budzik, jej budzik, więc ja już cała happy, że ona wstaje, tylko się okazało, że ona przełączyła ten budzik na drzemkę. I myślę sobie, no z 10 minut maksymalnie muszę jeszcze wytrzymać. No więc siedzę w tym namiocie, w końcu drzemka znowu zadzwoniła, moja koleżanka wstała, wyszła z kabiny i słuchajcie, uwaga, pochyliła się pod jednym łańcuchem, wzięła swoje ubrania, pochyliła się pod drugim łańcuchem i wyszła z namiotu. W ogóle się nie zorientowała, że coś wisi. Znaczy może się zorientowała, bo się schyliła, ale w ogóle nie zwróciła na to uwagi. Pokój w balonach. Moja mama obchodziła 50. urodziny i z siostrą wymyśliłyśmy, że zrobimy jej właśnie taki cały pokój w balonach i na tych balonach były przyczepione kartki od jej znajomych, których prosiłyśmy, żeby napisali coś jakieś jej życzenia właśnie urodzinowe. Te wszystkie kartki zawiesiłyśmy, a ja dodatkowo jeszcze z moją siostrą przygotowałyśmy taki zeszyt pod tytułem 50 powodów, dla których Cię kochamy i moja siostra miała wymienić 25 i ja kolejnych 25. Po prostu tak nawet jak zerknęłam, jakie to były powody, to po prostu tak się śmiałyśmy, że po prostu pękałyśmy ze śmiechu. Chorągiewki. Moja siostra obchodziła imieniny i nie wiem, czy zrobiłam jej ciasto, nie pamiętam, czy to byłam ja, natomiast pamiętam, że na pewno ja robiłam te chorągiewki, te łańcuszki z chorągiewek. Natomiast wyzwaniem było nie tyle, co zrobienie chorągiewek, ile uprzątnięcie tak lodówki, żeby zostawić całą wolną półkę, żeby one były widoczne. To chyba jest jedno z najświeższych zdjęć. To są drzwi w szkole do pokoju psychologa i któregoś dnia powiesiłam na tych drzwiach właśnie takie karteczki, które uczniowie mogli zrywać i wręczać innym osobom. Naprawdę świetnie się przy tym bawiłam. I w ogóle zaskoczyło mnie, jak wkręcili się w to uczniowie, bo chyba po jednej przerwie, jak już wyszłam, to już żadnych karteczek nie było. I mało tego, jeszcze weszłam do pokoju nauczycielskiego, a nauczyciele mi pokazywali, och, Agnieszka, to chyba Twój pomysł, dostałem karteczkę od ucznia. Kurtyna z serduszek. To jest korytarz, który był właśnie w pierwszym moim gabinecie i pamiętam, że w walentynki zrobiliśmy sobie ze znajomymi seans filmowy i ja zrobiłam taką girlandę z serduszek i każdy, kto przechodził, to tą girlandę musiał mijać. Jajka. Mam siostrę bliźniaczkę, jesteśmy dwujajowe, więc często mówimy o sobie jajka, że jest jedno jajko i jest drugie jajko. I kiedy obchodziłyśmy urodziny, ja zrobiłam takie zdjęcie właśnie dwóch jajek i że życzę jej wszystkiego dobrego i że ją przytulam i jej na urodziny wysłałam. Słowa. Tę inspirację zaczerpnęłam z Pinteresta, ponieważ przyszły do mnie dzieci mojej koleżanki, więc zrobiłam im taką warzywną sowę. Na tyle im się ten pomysł spodobał, że jak kiedyś je odwiedziłam, te dzieciaki, to one te również chciały ze mną zrobić sowę i tu już mama kombinowała z warzywami, żeby nam dać, żebyśmy razem mogli ją zrobić i potem schrupać. I również z Pinteresta kolejne zdjęcie, jeżeli jesteśmy w tematach kulinarnych, wózek z bobasem, tak właśnie moja rodzina i rodzina mojego męża zostali poinformowani, że zostaną dziadkami. Pomarańcze. W szkole prowadziłam jedną z zabaw integracyjnych dla uczniów i zabawa się nazywa Elektryczna Pomarańcza i ta drużyna, która wygrała, dostała taką oto nagrodę. I słuchajcie, jak to w życiu bywa, potem zadziało się kilka takich mini sytuacji, które po prostu jak puzzle do układanki zaczęły przychodzić i pasować. Na przykład była taka sytuacja, że byliśmy z mężem, właśnie z naszą też
parą znajomych, a poszliśmy do jakiejś knajpy i coś temat się nawiązał i właśnie ta moja koleżanka mówi, że właśnie, czy Agnieszka malujesz jeszcze, bo tam czasami jej robiłam jeszcze jakąś tam kartkę na ślub i mówię, nie, bo ona mówi, no, że bardzo, bardzo lubiłam mój styl malowania i w ogóle to moje malowanie, te moje rysunki, no i że tak w sumie chętnie by coś tam jeszcze ode mnie dostała. A ponieważ to jest taka koleżanka, która często mi podsyła różne ciekawe konta na Instagramie, podesłała mi też konto Blanki Biernat. Możecie sobie zobaczyć na Instagramie. I słuchajcie, jak ja zobaczyłam konto Blanki, to normalnie przepadłam. W sensie, już pomijam, że Blanka ma cudowny, absolutnie cudowny styl. Blanka, wiecie, maluje na tablecie, na komputerze, więc to nie jest... Ale po prostu ten styl, interpretacja właśnie tych postaci, ludzi, no po prostu dało mi bardzo... Gorąco Wam polecam, naprawdę obejrzyjcie sobie ten profil, bardzo mi się to spodobało. No więc jak koleżanka mi podesłała ten profil, to ja w ogóle, słuchajcie, mój łeb nie mógł się uspokoić. Ja po prostu, wiecie... A mówię, Boże, by było super do tego wrócić. Nie, zaczęłam przeglądać w internecie tysiące kont, grafików, rysowniczek, ilustratorów, w ogóle, wiecie, tu dla dzieci ilustracje, tu dla dorosłych, tu jakieś komiksy, no tysiące rzeczy. Natomiast ja już w tamtym momencie, ponieważ ja wtedy jeszcze, jak powiedziałam, blog kreskowy, faktycznie też tworzyłam kartki, podobnie jak Blanka, tworzyłam kartki na zamówienie, tylko że malowałam akwarelami i dostawałam opis czy zdjęcie właśnie osób, które mają zawrzeć związek małżeński i właśnie to na kartkę przelewałam i mogę też tutaj Wam kilka takich kartek pokazać. Natomiast ja nawet jak przyglądałam, wiedziałam, że nie mogę, że wiem, że gdybym tylko malowała, to bym, jeżeli bym malowała zawodowo, to wiem, że straciłabym radość z malowania. Wiem, że gdyby malowanie miało być, wiecie, że malowałabym też dla pieniędzy, czyli żeby mieć z tego pieniądze, i czułabym presję, tak, że jak nie namaluję, to wiecie, nie mam problemu. To wiem, że to w ogóle nie dla mnie. Również nie chciałam i czułam też, że nie chciałabym wracać, wiecie, do malowania indywidualnego. Więc jakby, wiecie, po prostu to, co dziewczyny mi powiedziały i tutaj ta moja koleżanka i to malowanie i to, co obejrzałam, to podniosły mi emocje, po prostu radość, takie, wiecie, nadzieje, oczekiwanie, no miałam podniesione bardzo wysoko te emocje, natomiast jakby pomysły, które mi przychodziły na to malowanie z głowy, nie pasowały mi, wiedziałam, że nie chciałabym się tym zająć. Jeszcze miałam taką sytuację właśnie, że moja koleżanka, bo jeszcze w trakcie prowadzenia bloga moja koleżanka prowadziła jakiś taki projekt dla dzieci i tak powiedziałam, mówi, Aga, może byś mi narysowała jakieś takie logo. No więc jakby nie narysowałam jej logo, tylko narysowałam jej taki ala, wiecie, plakat, a ona tam miała takie bloki dla dzieci związane na przykład z dekupażem, właśnie jedzeniem pizzy, tutaj robili origami, prawda, czyli takie właśnie dzieci, które... z którymi takie bloki przerabiała i ja jej narysowałam taki właśnie rysunek właśnie jakby z tymi rzeczami, co dzieciaki robią i ona potem ten rysunek wykorzystała właśnie na wszystkie gadżety dla tych dzieci. Notesy, jakieś kubki, ja też swój kubek dostałam w ogóle z tym logo i też wiem, że dla dzieci zrobiła takie koszulki. I ta właśnie moja koleżanka od tej koleżanki dostała też taką koszulkę. No i któregoś razu mówi właśnie, nawet mi potem właśnie rozmawiałyśmy i mówi, a słuchaj, poszłam właśnie z moją współlokatorką na spacer i ona mówi,
o, jak masz fajną koszulkę. Ja to nie Aga malowała i ta współlokatorka mnie nie zna, w sensie znam jej tylko z opowieści, może pewnie jeszcze z jakiegoś tam bloga, więc jest, też było dla mnie takie ciekawe, że o Boże, wiecie, rozpoznała mój styl malowania, nie? Więc to też była taka miła sytuacja, że wiecie, że ktoś jeszcze kojarzy i uważa te rysunki za fajne. I słuchajcie, byłam tak wykończona swoją głową, po prostu ten łeb bym normalnie mogła go odciąć. Wiecie, jak trybicie i nie możecie odpuścić. Ja tak czasem mam, jak coś nie daje spokoju, to nie mogłam odpuścić. I miałam taką potrzebę wyciszenia głowy i spojrzenia na to trochę z takiej sfery duchowej. Nie takiej zdroworozsądkowej, tylko tak jakby, żeby zobaczyć to trochę pod kątem takim serca i tak duchowym. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, żeby zobaczyć inny wymiar w ogóle tego, co się tutaj dzieje. I puściłam sobie jakąś medytację. Nie wiem, czy to... Na pewno była to medytacja prowadzona, bo ja nie lubię takich zwykłych medytacji. I ponieważ puszczałam sobie już jakiś czas tę medytację, żeby wyciszyć swoją głowę, z tej medytacji przyszła do mnie taka wizja, że wracam do malowania. Że wracam do malowania. Nie wiem, właściwie... To jest takie, wiecie, przyszła do mnie taka wizja. Nie wiem, czy się z Wami ją dzielić, bo nie wiem, wiecie, mam też takie podejście... Mocno traktuję to z dystansem, że nawet jeżeli widzę jakieś wizje, to nie znaczy, że one takie mają być, czy tak się stanie, raczej na zasadzie taki może bardziej kierunek, nie? I ja zobaczyłam taką wizję, że wracam do malowania, że... no Jezu, zobaczcie, nawet jak o tym mówię, to jakoś mi łzy podchodzą, chyba ze wzruszenia, słuchajcie, ze wzruszenia jakiejś takiej radości. O, siku, czekajcie. I w momencie, kiedy ja zobaczyłam wizję, że maluję, że wracam do malowania, też do tabletu, bo mam tablet graficzny, i że tworzę kartki, takie kartki, wiecie, w dużych ilościach, że one idą po prostu w cały świat i że różnego rodzaju... Tak, to wtedy zobaczyłam, na tej medytacji to zobaczyłam. I po prostu na myśl o malowaniu i powrotu do malowania po prostu się, słuchajcie, popłakałam. Po prostu na tej medytacji łzy mi leciały tak, że nie mogłam się uspokoić i jakby, wiecie, poczułam tak wewnętrznie, duchowo, że to jest ten element, który mi brakowało. No, moi pacjenci teraz mówią, a nam każesz płakać. No tak, tylko... No dobrze, wzruszenie, no niech będzie. No dobrze, więc jakby to było na jednej medytacji, no ale jakby nie przestałam też na tej jednej medytacji, bo jakby czułam, że jeszcze ten łeb mi nie daje spokoju, wtedy zobaczyłam, że wracam do malowania. I to była taka wizja. I kolejną medytację, to jest taka medytacja, którą Wam chyba nawet pokazywałam teraz w filmie Zaplecze pracy psychologa, hashtag 2. O tym pokazywałam Wam rysownik chyba mój wtedy. I tam, wiecie, ten był rysunek medytacji, gdzie się idzie w górę do klasztoru i spotyka się mnicha. W ogóle strasznie lubię takie medytacje prowadzone. I faktycznie tą medytację wtedy pierwszy, to teraz, co Wam pokazywałam, szkicownik, to robiłam ją drugi raz. A tą medytację Boże, jeszcze raz. Że ta w szkicowniku była robiona już drugi raz, a to, o czym mówię, to pierwszy raz wtedy wpuściłam sobie właśnie tą medytację, że idę, wiecie, z plecakiem na górę do klasztoru i spotykam mnicha. I to była na pewno medytacja o odkrywanie celu życiowego. Że idę do klasztoru, właśnie siedzę z mnichem i się pytam o odkrywanie tego celu i tak dalej. I słuchajcie, znowu na tej medytacji mi przyszło, że mam malować. Patrzcie, jak emocje mnie. Ja już myślałam, że mam to przepracowane, a to ciągle, wiecie, wychodzi, że mam malować. I znowu zobaczyłam kolejną wizję i znowu traktuję ją raczej z dystansem, może jako kierunek, drogowskaz, niekoniecznie, że w tą stronę pójdę. Myślę, że jeszcze mam czas. I że mam coś, że moim celem życiowym jest malowanie i dawanie ludziom radości czy wzruszenia. Coś tego kawałka. Ja nie do końca też to rozumiem, ale jakby ten kawałek jakby... I zobaczyłam właśnie tą wizję, że
że tworzę zespół, tworzę jakiegoś rodzaju sklep online, że otaczam się przyrodą, zresztą przyroda bardzo do mnie wraca w ostatnich takich wizjach i potrzebach, że ja czuję, że potrzebuję się otaczać przyrodą i widzieć drzewa, trawę. I jak myślę o jakimś wizji czy mojej przyszłości, to często właśnie ta przyroda się pojawia, że to jest po prostu absolutny mus. Więc coś takiego zobaczyłam. I słuchajcie, w emocjach, oczywiście znowu się po prostu popłakałam strasznie. Tak się popłakałam po prostu tej medytacji, że ja mówię, Jezus, co się ze mną dzieje. I wtedy poczułam te emocje, które mnie zaskoczyły, że się nie pojawiły przy poczuciu własnej wartości, bo to był tak głęboki spokój, taka radość, lekkość, po prostu w ogóle na ustach miałam tak przyklejony uśmiech, że po prostu ja mówię, Boże, normalnie jak jakaś wariatka, po prostu tak się śmiałam na myśl, że w ogóle to jest to. I teraz, dobra, to ten jeden etap i słuchajcie, no i jakby ta wizja się pojawiła i zdecydowałam, że po prostu okej, tyle ile mogę do tego malowania wrócę. Nadal czuję, że nie do końca chciałabym zawodowo się zająć malowaniem, w sensie zarabiać na malowaniu. Również czuję bardzo dużo radości daje mi jednak moja obecna praca. Bo jakby one, jedna i druga część zaspokajają zupełnie inne potrzeby, ponieważ psychologia i praca w gabinecie zaspokajają mi i takie, wiecie, i tą pracę z ludźmi. Przy malowaniu nie mam tej pracy z ludźmi, czyli ta praca z ludźmi jest dla mnie ważna. Dla mnie też właśnie ten rozwój, taki emocjonalny rozwój, rozwój w ogóle takiego ludzkiego życia, to, że mogę komuś towarzyszyć w tym, co przeżywa, to i przede wszystkim ten wysiłek intelektualny, który się odbywa na konsultacjach, bo słuchajcie, to jest po prostu bardzo, bardzo duża praca intelektu, żeby, wiecie, połączyć różne rzeczy, żeby znaleźć tą przyczynę u człowieka i też, wiecie, poprowadzić go tak, żeby mu pewne rzeczy ułatwić. I ja to po prostu w psychologii uwielbiam. Natomiast myślę też, że poczułam też to wypalenie, miałam potem, dużo potem ta refleksja przyszła, że wtedy poczułam wypalenie, no po prostu, wiadomo, tego co Wam mówiłam na początku, to wypalenia myślę, że poczułam, bo w momencie, kiedy urodziłam pierwsze dziecko, to wróciłam do gabinetu, ale tylko do konsultacji, w sensie nic więcej nie robiłam, nie zajmowałam się niczym oprócz konsultacjami. I myślę, że tutaj przestało mi to dawać radość, że skupiłam się tylko na konsultacjach, a zupełnie pominęłam tą sferę, czy tą potrzebę kreatywności, którą realizowałam jeszcze jak nie miałam dzieci. Czyli nawet jeżeli udzielałam konsultacji, to nie wiem, tworzyłam filmiki, tworzyłam jakieś posty na social media, co z tym social media? Dobra, na media społecznościowe, czy właśnie tworzyłam różne rzeczy takie, czy tam troszeczkę malowałam sobie, czy tworzyłam jakieś takie rzeczy, wiecie, dla pacjentów i myślę, że tego zabrakło, że dlaczego poczułam wypalenie, że skupiałam się tylko na tej jednej potrzebie właśnie intelektu czy konsultacji, a zupełnie pominęłam potrzebę kreatywności, tworzenia jakiegoś właśnie takiego, no właśnie, chyba to. Więc na tą chwilę po prostu zaspokajam jedną i drugą potrzebę, czyli wróciłam do malowania. Stąd właśnie pojawił się szkicownik w zapleczu pracy psychologa. Stąd pojawi się, to zobaczycie jeszcze w filmiku, on się pojawi w styczniu, na początku stycznia, a będzie mówił o grudniu. I tam będziecie też mogli zobaczyć mój projekt Kubka Psychologa sobie zrobiłam. Chciałam go w listopadzie opublikować, no ale nie zdążyłam, więc tutaj będziecie mogli też zobaczyć to, więc dlatego w tym zapleczu pracy jest mój szkicownik i malowanie stąd, ponieważ poczułam, że ta sfera musi zostać też zaopiekowana. I co jest ciekawe, słuchajcie, teraz właśnie jak już wróciłam do pracy po drugiej ciąży, po tym jak urodziłam drugiego basa,
mój dzień właśnie składa się z tego, że częściowo udzielam konsultacji, a drugą część godzin przeznaczam właśnie na wszystkie kreatywne rzeczy, na które przyjdzie mi ochota. Na nagrywanie Wam filmików, na tworzenie różnych postów, na robienie zdjęć, na malowaniu różnych rzeczy, które właśnie przychodzą mi podczas konsultacji, tych psychologicznych i tych wewnętrznych i tych własnych różnych. Nie wiem do końca, gdzie idę, w którą drogę, co to ma być. Na pewno gdzieś wiem, że psychologii nie zostawię. Teraz już wiem, że malowania też raczej nie zostawię. I na razie, jak łączę te dwie sfery, ja w ciągu dnia często łapię i w ogóle rano takie poczucie, Boże, jaka ja jestem szczęśliwa. Słuchajcie, to jest... Mówicie, to... Szczęście bym też nie powiedziała, że jest jakimś tam stanem, nie? To ktoś tam powiedział, że szczęśliwym się bywa. No nie wiem, może jeszcze do tego dążę, no, ale w każdym razie często łapię się w ciągu dnia, jak ja mam ogromną radość, jak ja się dobrze bawię, jak ja po prostu świetną mam robotę związaną właśnie i z konsultacjami, i z malowaniem, i że sama organizuję sobie czas, i że sobie poświęcę to, na co mam ochotę. No tak często łapię po prostu poczucie, kurde, ale fajnie mam pracę, sama zorganizuję, jestem taka szczęśliwa, nie? Jest niesamowite, że w ogóle można to czuć. Jeszcze jednym ciekawym wątkiem, który się tutaj zadział, była rozmowa z moją koleżanką, która gdzieś odkryła, że chyba by chciała zostać terapeutą i że na taką szkołę dla terapeutów się zapisała. I słuchajcie, ja miałam po tej rozmowie doła dwa dni. Doła, nie? W sensie jakiś smutek, jakaś złość mnie dopadła, no coś mnie tak gryzło, ja sobie myślę, jasna cholera, coś, ale wiedziałam, że to jest dziś z mojego kawałka, bo to, że ona zdecydowała się na zostanie terapeutą, mnie tak strasznie ucieszyło, bo uważam, że mam nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek stworzę jakiś zespół psychologów, czegoś poradnie, czy w ogóle nie wiem właśnie, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi, to bardzo chciałabym, żeby ona ze mną pracowała i bardzo chciałabym odsyłać do niej ludzi, bardzo, naprawdę. Uważam, że to jest świetna decyzja, żeby ona poszła właśnie na szkołę dla terapeutów, ale zastanawiam, co mnie tak zdołowało, słuchajcie, dwa dni mnie trzymały te emocje. I potem doszłam do tego, że ja poczułam, i zresztą zawsze to czułam, ogromny opór przed tym, żeby zostać terapeutą. To jeszcze Wam tylko wyjaśnię, że psycholog od terapeuty różni się tym, że tak jak ja mam wykształcenie psychologiczne, czyli skończyłam studia, natomiast terapeuta ma, bo może być psychoterapeuta, czyli osoba po psychologii i po czteroletniej szkole terapii lub sam terapeuta, czyli osoba, która nie mogła kończyć socjologii, pedagogiki czy różne inne rzeczy, a skończyła czteroletnią szkołę terapii. I ja przez większość życia, bo wiecie, jest trochę tak w takich zawodach, że jest jakby taka często wyznaczona ścieżka. I to jest tak, że dalszym rozwojem psychologa zazwyczaj jest właśnie zostanie terapeutą. I ja przez całe lata broniłam się przed tym, żeby zostać terapeutą, że po prostu nie czułam tego. Też bardzo szanuję pracę terapeutów, natomiast wiem, że ten styl pracy nie jest po prostu dla mnie. Terapeuci wchodzą bardziej w dzieciństwo, bardziej głęboko przepracowują problemy. Ja raczej się poruszam na tym, co tu i teraz i raczej na tych rzeczach jak komunikacja, emocje, poczucie własnej wartości. I uważam, że to wystarcza. Tak samo gdzieś w tym momencie, wiecie, było modne, żeby właśnie psycholodzy rozszerzali sobie swoje kompetencje o coaching, który uważam, że też ma genialne narzędzia. Ale też w którymś momencie, ja też, wiecie, gdzieś pracowałam w grupie z coachami, właśnie byłam na jakimś szkoleniu i byłam jedynym psychologiem wśród coachów i też mi to dało do myślenia, jak coachowie różnią się myśleniem od psychologów. Czuję się, że to jest zupełnie inny typ zawodu. I ja gdzieś właśnie czułam opór, że nie terapia, nie coaching i bardzo ciężko było mi dać sobie akceptację, że mogę zostać psychologiem i że to jest moja ścieżka i że się w tym bardzo dobrze czuję, a mogę, mimo tego, że jestem psychologiem, korzystać z narzędzi i coachingowych, i terapeutycznych, bo myślę, że to w swojej pracy robię, ale że nie muszę mieć kolejnego tytułu, żeby dobrze pracować i nie muszę tego robić, skoro tego nie czuję. Czyli gdzieś też być, wiecie, w zgodzie ze sobą.
Więc, no, więc żeby dać sobie akceptację na to, to też mi trochę zajęło. Ale też bardzo mi to pokazało, że okej, jeżeli to jest moja droga, że to jest na przykład moją drogą, a to absolutnie nie jest i żeby tego nie robić wbrew sobie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i życzę wszystkiego dobrego. Weźcie sobie z tego filmu te kawałki, które są Wam potrzebne do własnej ścieżki życiowej, zawodowej czy odkrywania celu w życiu. Wszystkiego dobrego.